Zapraszamy do obejrzenia kolejnego programu z cyklu Studio Wschodzący Białystok. Zakończyły się prace rewaloryzacyjne na dziedzińcu wstępnym Pałacu Branickich. Pałac Branickich ma odnowiony dziedziniec. Na bazie opracowań historyczno-archeologicznych realizowany jest projekt pod nazwą Rewaloryzacja barokowego ogrodu Branickich w Białymstoku. Właśnie zakończył się pierwszy etap tych prac, czyli roboty na dziedzińcu wstępnym. Są tu dwie fontanny, nowe alejki i trawniki. Posadzono też 58 młodych lip. Wartość nakładów, która tu została poniesiona, to jest kwota przeszło 4 milionów, prawie 4 miliony 300 tysięcy złotych. Całość projektu to jest ponad 13 milionów złotych, tak więc pozostała część będzie poniesiona po drugiej stronie pałacu. W tej chwili trwają tam prace. Prace prowadzi białostocka firma Rodex. To zaawansowanie po drugiej stronie w tej chwili oceniamy na około 20%, jeśli chodzi o roboty budowlane. Te zasadnicze roboty będą zakończone do końca maja 2011 roku. W 1963 roku ja tutaj przyjechałem jako młody adept, który chciał studiować medycynę. I nikt z Państwa nie pamięta, jak to wyglądało wtedy. Proszę Państwa, z tyłu, tam gdzie teraz prace się toczą, tam pasły się kozy i owce. Pięknie śpiewały słowiki. Były krzaki, one były też atrakcyjne dla młodych ludzi. I słowiki, i krzaki. To się wszystko dopełniało. I krajobraz uzupełniały ruiny rzeźb, które leżały po kotem. W sumie, jak się popatrzyło na to, to w zasadzie nie można było, trzeba było bardzo dużej wyobraźni, żeby wyobrazić sobie to, co w tej chwili się tutaj zrobiło i to, co się robi. Podobno hetman Branicki marzył o tym, żeby mieć tu takie fontanny. I dzisiaj po wielu latach marzenie jego się spełnia. I myślę, że byłby dumny, gdyby żył z tego, co nam się udało dzisiaj osiągnąć. Prace na dziedzińcu wstępnym trwały od ubiegłego roku. Teraz są kontynuowane z drugiej strony pałacu, czyli w tak zwanym salonie ogrodowym. Tu powstają kolejne 4 fontanny. Wymieniona będzie balustrada w ogrodzie, będą nowe nasadzenia bukszpanowe. Odbudowany też zostanie pawilon pod orłem. Na koniec ustawionych zostanie 16 kamiennych rzeźb. Cała rewaloryzacja barokowego ogrodu Branickich pochłonie ponad 13 milionów złotych. Inwestycja finansowana jest z funduszy europejskich oraz z budżetu miasta. W Galerii Arsenał w Białymstoku odbywają się warsztaty audiodeskrypcji. Galeria Arsenał przyzwyczaiła nas już do swoich nowatorskich działań i projektów. Najnowszym są warsztaty audiodeskrypcji dla osób zajmujących się sztuką współczesną. Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z Fundacją Audiodeskrypcja. Galeria jest przestrzenią publiczną i powinna docierać do wszystkich, a przynajmniej podejmować takie próby. I nie widzę żadnego powodu, dla którego osoby niewidome czy niedowidzące miałyby być pozbawione kontaktu ze sztuką wizualną. Tym bardziej, że Białystok jest w tej uprzywilejowanej sytuacji, że mamy tutaj Fundację Audiodeskrypcja. Ja myślę, że Galeria Arsenał ma szansę na to, żeby być takim liderem audiodeskrypcji w zakresie dzieł sztuki współczesnej w Polsce. Dlatego, żeśmy zaprosili osoby, które pracują i zajmują się na co dzień sztuką najnowszą. Z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, z Galerii Zachęta w Warszawie, z Muzeum Sztuki w Łodzi, z Biur Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze, Lublinie. Tego typu działania stanowią ogromną szansę dla osób niewidzących, które dotychczas były pozbawione możliwości korzystania z oferty kulturalnej galerii i muzeów. Chcieliśmy sobie znaleźć taką drogę, która nam umożliwi dostęp do kultury i sztuki. Właśnie znaleźliśmy też inne osoby, które potrzebują tego. Widzą w tym szansę na to, by wreszcie treści wizualne, do których nie miały zupełnie dostępu, chociażby właśnie na wystawach sztuki współczesnej, czy też na innego rodzaju widowiskach, spektaklach, seansach w kinach, te treści były często niedostępne. Właśnie poprzez audiodeskrypcję
transkrypcji okazało się, że jest to możliwe, to osoby zaczęły chodzić do kin, do teatru, a także do muzeów, jak się okazało na przykładzie właśnie Galerii Arsenał. Po wielu perturbacjach udało się w końcu rozstrzygnąć przetargi na budowę nowych placów zabaw w Białymstoku. Wyłoniono wykonawcę na prace remontowe placu zabaw w Parku Konstytucji 3 Maja oraz placu zabaw w Parku Antoniuk. Wynegocjowana cena to 230 tysięcy złotych brutto. Wykonawcą będzie firma Parkem, spółka z o.o. ze Starego Sącza. Firma zajmie się wymianą wyposażenia na placu zabaw dla dzieci w Parku Konstytucji 3 Maja oraz doposażeniem placu zabaw w Parku Antoniuk w Białymstoku. Termin realizacji planowany jest na 30 września bieżącego roku. Jagiellonia Białystok ma swoich fanów także wśród dziennikarzy. Jeden z nich, Marek Gąsiorowski, napisał książkę pod tytułem Jaga, my wierzymy. Zapraszam do obejrzenia relacji z tego spotkania. Kibice Jagiellonii mogą wreszcie cieszyć się pierwszym oficjalnym rocznikiem. Wydawnictwo zatytułowane Jaga, my wierzymy trafiło do sprzedaży w pierwszych dniach lipca. Idea stworzenia takiej książki pojawiła się już dawno temu, ale udało się dopiero w tym roku. Znaczy nie, to tam pomysł też gdzieś tam krążył w różnych miejscach umysłu, ale w końcu zaistniały okoliczności takie, że udało się ten pomysł zrealizować, to głównie dzięki kolegom z Jagiellonii Net, a przede wszystkim dzięki Czerkowi Grodzkiemu, który przede wszystkim dał takie gwarancje finansowe, że to się po prostu ukaże, czyli zapewnił nam druk, a reszta to już należała po prostu do nas. No spotkaliśmy się, przyznam szczerze, jako ludzie, którzy w ogóle nie mieli pojęcia o wydawaniu książek. Nikt z nas nigdy tego nie robił i żeśmy robili to z strasznym zapałem. Wydawnictwo powstało w 3 miesiące i jest efektem pracy kilku osób, a całość jest inicjatywą nie klubu, ale właśnie kibiców Jagi. Praca nad książką była przyjemnością, ale i również sporym wyzwaniem. To znaczy w zasadzie to były te techniczne sprawy najtrudniejsze, bo nikt się nie mierzył z tą materią. Natomiast po jakichś 3 miesiącach ja już się przyzwyczaiłem, że trzeba codziennie przejrzeć gazety, przejrzeć wszystkie portale internetowe, kupić odpowiednie magazyny, odpowiednie książki, odpowiednie czasopisma, prześledzić co tam piszą o Jagiellonii, pójść na mecz, pójść na konferencję prasową, porozmawiać z zawodnikami przy okazji, jak była taka chwila, bo no, wszystkie te rozmowy to było cenne źródło informacji i to wszystko znalazło się w książce. Rocznik ukazał się w ograniczonym nakładzie, dlatego kibice powinni pospieszyć się, aby zdobyć to wypełnione statystykami, opisami i komentarzami wydawnictwo, będące podsumowaniem wyjątkowego sezonu 2009-2010. Książka jest sprzedawana tylko w jednym miejscu na razie, czyli sklep komputerowy Ceską przy ulicy Krętej 14. Natomiast będziemy książkę sprzedawali pewnie przed meczami, pewnie na inaugurację sezonu, na prezentacji też myślę, że jakiś drobny akcent tam będzie z rocznikiem. No i tam trzeba nas szukać. Trwają białostockie koncerty organowe. Można ich słuchać w białostockich świątyniach. Białostocki Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra zapraszają mieszkańców miasta oraz turystów na 15 katedralne koncerty organowe. Szczegółowy program dostępny jest na stronie www.bialystoknaszemiasto.pl w zakładce imprezy.